Ha, zmieniłam się przycisk. No, mogę teraz słuchać zwłoki bez problemu. Witam Was no, w kolejnym odcinku. Tak, lecimy dalej. Szukamy tych dróg. Wszyscy muszą służyć cyklowy. Rozumiem znacznie więcej. Pięknie. Kolejny poziom. To mi się podoba. Ale gdzieś źle weszło. I zamotałam się. A czyżby tu? Nie, tu. Też nie, o. Kurczę blade, to w takim razie gdzie? Coś ominęłam. Tu. Świat nie zniesie więcej twojej obecności. Kolejny poziom, także wiecie, nie ma źle. Przyda się, jeśli idzie na przyjęcie. Na kolejne 1000 lat, a świat wciąż prawie nic by się... Zaczekaj tutaj, Loracie. Zamierzasz ją zabić, prawda? Wciąż zadajesz te swoje pytania. Tylko ty możesz pokonać to wroga.
Śmierć nadchodzi. Rozkładaj się i gnij! Daje nam faktycznie... Stawia nam poprzeczkę po prostu wysoko. To już nie jest tak, jak było w poprzedniej części. Zabicie parę mobów, wiadomo, jak dochodziło się do celu. To kręciło się ich ciut więcej. Wzywa cię twój druk! Thank you.
Chwila, moment. Co za film na to się stać? Świat nie zniesie więcej twojej obecności. Ciebie ładne głowy. Jeśli komentujecie, fajnie, że oglądacie. Zapraszam tutaj, jak już mówiłam, na stronę facebookową. Falemskiego króla? Bo jak śmierć nadchodzi. Również wyglądało tak samo i dla was. Sprawdźmy, gdzie się ukrywasz, Maltael. Adria. Anioły nie zdzierżą naszego istnienia. Nie potrafią pogodzić się z tym, że możemy obrać własną drogę. Demony przynajmniej nie są tak zacofane w swych przekonaniach. Hmm.
jakby połączenie. Diablo zesłał mi wizję, której powrócił. Dzięki Tobie odzyskał wolność. Mój mistrz wróci. Zawsze znajduje jakiś sposób. Muszę mieć więcej esencji. Moje sakwy są pełne. Zanim jej przerwałam, Adria wywołała obraz pandemonium. Szukałam Altaela, czyli właśnie tam powinniśmy go znaleźć. Dobra, przenosimy się do enklawy. Wracam do miasta. I na tym skończyłoby się. Na tym skończyłby się ten odcinek. Udało nam się pokonać wiedźmy. Jesteśmy w enklawie ocalałych. No, może nie w tą stronę. Co ja dzisiaj pewnie ogarnę? Dobra, Tyrael. Porozmawiam jeszcze z nim. Wygląda na to, że Maltael jest w pandemonium. Niewątpliwie jest w fortecy. Maltael może się tam bronić aż po kres czasów. To my musimy przyjść do niego. Jaki masz plan? Jedyna droga do pandemonium wiedzie przez Królestwo Niebios. Musimy się tam udać. Także tak, udamy się do pandemonium w następnym odcinku. Także trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.